Witam Cię serdecznie, ja nazywam się Adam Józefiok i miło mi Cię przywitać na kursie Wireshark, podstawę analizy ruchu sieciowego i wykrywanie włamań. To jest taka nowa pozycja, którą no właśnie teraz Tobie oferuję, właśnie teraz będziesz mógł nieco posłuchać na ten temat, a przyjrzymy się dokładnie programowi, który się nazywa Wireshark, czyli powiem Ci, co to jest za program, do czego służy, jaka jest prosta komunikacja w programie Wireshark, nauczymy się, w jaki sposób ten program instalować i w jaki sposób zaimplementować go w środowisku GNS-a. Poinstalujemy sobie różne dodatki, które są potrzebne do tego, żeby wykorzystać z tego programu jak najwięcej. Nauczymy się nawigować w interfejsie GUI. Potem gdzieś tam dalej poznamy również możliwości programu Wireshark w kontekście działania systemu operacyjnego Linux. Oczywiście ten kurs nie będzie takim typowym kursem teoretycznym. Kliknij teraz menu edit i tak dalej, i tak dalej. Głównie na tym kursie opieram się na praktyce, czyli nie interesuje mnie omawianie poszczególnych funkcji, ale przede wszystkim interesuje mnie to, żebyś ty mógł w praktyce zobaczyć, w jaki sposób działają sieci komputerowe, używając właśnie tego programu Wireshark. W związku z tym poznamy statystyki protokołów, wykresy, zainstalujemy sobie T-Sharka, zainstalujemy sobie Term Sharka, czyli takie dodatki do systemu operacyjnego Linux, które również w tym systemie pozwolą Ci na analizę ruchu sieciowego. A dalej poznasz m.in. w jaki sposób działa ruch w warstwie drugiej modelu OSI, jak to wszystko funkcjonuje i działa, jak działa ARP, CDP, STP, w jaki sposób gdzieś tam w Wiresharku poobserwować sobie, jak budowane są połączenia, łączenia trunk. No i dalej przejdziemy sobie do warstwy trzeciej, tam będzie nieco więcej tego materiału, no z racji tego, że jest to warstwa po prostu bardziej rozbudowana, czyli poznamy adresację IP, broadcast, multicast, unicast, dowiesz się, w jaki sposób w Wiresharku znaleźć takie informacje jak segmenty TCP, jak odnaleźć komunikację DHCP, DNS i poobserwować sobie na przykład komendą traceroute, co to właściwie jest, jak to wygląda ta komenda, z czym związany jest ruch, jeśli chodzi o wykorzystanie, no myślę, że dość popularnego polecenia w różnych systemach operacyjnych. No i też gdzieś tam będziemy musieli dokonać również analizy protokołów routingu. My skupimy się na protokole routingu OSPF, ponieważ większość protokołów routingu działa w identyczny sposób, w sensie takim ogólnym, no bo wiadomo, że każdy protokół routingu rządzi się swoimi prawami, inaczej wyglądają pakiety związane z protokołem OSPF, inaczej wyglądają z IGRP czy z BGP, natomiast zasada działania samego protokołu routingu jest identyczna. Chodzi tutaj głównie o to, żeby routery mogły ze sobą wymieniać informacje o sieciach, no i pokażę Ci, jak w programie Wireshark również to sobie poobserwować, na co zwrócić uwagę. Na sam koniec trochę cyber security, czyli bezpieczeństwo sieci i analiza włamań. Dowiesz się, jak sobie przechwycać hasła w OSPF-ie. Troszkę popiszemy skryptów w Pythonie, nauczysz się również pisać skrypty takie, żeby gdzieś tam pobrać sobie hasło dotyczące protokołu Telnet, przejrzymy sobie komunikację TFTP, FTP, HTTP, DTP, STP i tych dużo skrótów, ale pewno myślę, że wiesz dokładnie, o co mi chodzi. Stawimy sobie fałszywy serwer DHCP, zobaczymy w Wireshark'u, jak to wygląda, potem podsłuchamy troszkę, jak pewna osoba rozmawia przez telefon VoIP-owy. Tak więc dużo przed Tobą. Mam nadzieję, że kolejny kurs będzie dla Ciebie fajną przygodą. Ja bym życzył sobie tego, żebyś się wielu rzeczy nauczył, ale z racji tego, że oczywiście no, kurs nie może trwać wiecznie, są pewne ramy czasowe, w których trzeba było się zmieścić, to ja liczę też na to, że przede wszystkim będzie to do Ciebie takie natchnienie, żeby szukać dalej, żeby gdzieś tam rozwijać tą wiedzę, czyli jeśli dowiesz się, w jaki sposób analizować segment TCP, no to może jeszcze zajdziesz troszkę dalej, może kilka tych zakładek w Wiresharku jeszcze rozwiniesz po to, żeby zobaczyć, a skąd to się bierze, a skąd tamto się bierze, że będziesz taki dociekliwy, a ten kurs pomoże Ci w tym właśnie, żeby ta dociekliwość tak dopadła Cię na maksa, bo to jest potrzebne, jeśli chcesz być dobrym administratorem, to jest potrzebne, żeby być dobrym sieciowcem, w ogóle to jest potrzebne, żeby być dobrym we wszystkich innych rzeczach. Ta dociekliwość właśnie taka, można powiedzieć, nieznosząca żadnych wymówek.
O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Świetnie. Liczę, że będziesz się dobrze bawić, liczę się, że się wiele nauczysz. No i ja zachęcam cię też do tego, żebyś uważnie słuchał tego kursu, zachęcam cię do tego, żebyś się zlitował też i później wystawił jakiś komentarz na stronach Videopointa, jeśli będziesz mieć jakieś pytania, jeśli będziesz chciał o coś dopytać. Służę pomocą, znajdziesz mnie na pewno w sieci, w związku z tym możesz pisać, możesz generalnie rzecz biorąc polubić nawet moją stronę, jeśli tego zechcesz, ale liczę też właśnie na jakiś odbiór tego kursu i pozytywne, czy to negatywne uwagi, konstruktywne, zawsze są mega dobrze widziane. Serdecznie dziękuję, Adam Józefiok, i zapraszam do rozpoczęcia kursu.